Cześć, witajcie z tej strony Broly, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Dark Souls. Kontynuujemy naszą przygodę i zobaczymy, co czeka nas w tym odcinku. Właściwie nie wiem, w którym kierunku mam się teraz udać. Pójdziemy sobie najpierw tutaj, dlatego że tej części lokacji nie miałem okazji przeszukać. O, tutaj już mam jakiegoś rycerza, fajnie. O cholera, trochę jest... Całkiem jest wytrzymałe, powiem wam szczerze. Cholera. Dobra, leży. Ile za niego dużo dostanę? No mi nadal kolejnego jakiegoś stargetowało, ale... Pewnie za chwilkę do niego dojdę. Odłamek tytanitu nam wyleciał. Już nie są nam chyba potrzebne te kawałki. Tak mi się wydaje. Także jakoś nie jaram się, tym bardziej bym się cieszył, gdybym znalazł na przykład migoczący tytanit albo coś, ten deseń. O cholera. Backstepa mu spróbuję zrobić, nie wiem, czy nam to wyjdzie. Wyszło. Pięknie. I mamy skrzynkę. W skrzyni sygnet z kamienną płytką ognia? Chyba dobrze, nie? To się nazywa. No i to daje nam oczywiście ochronę przed ogniem, której póki co nie potrzebuję, więc nie będę tego nawet zakładał. Tutaj zaraz zacznie naparzać w nas ogniem, ten golem, więc musimy uważać. Gdzie ja teraz mam pójść? Poczekajcie, bo tutaj... Bo tutaj mieliśmy... Wow! Bo tutaj mieliśmy jeszcze przejście na dół gdzieś. I zobaczymy, gdzie nas to zaprowadzi. Pyk, tylko żeby nie spaść. I możemy iść... Aha, dobra, o kurwa! No to super. Dobra, wiem, gdzie my jesteśmy. Ale to zważywiłem. Ale to zważywiłem, słuchajcie, nie wiem... Zapomniałem, że ta pułapka jest. Ale przynajmniej wiem, w którym miejscu jesteśmy. Także my musimy iść... Musimy iść w stronę tego cholernego golema. Na to wygląda. To musimy szybko się przemieszczać, dobra. I naszą chyba drogą... Kierunkiem jest chyba... O, tutaj. Tutaj nas na pewno nie było. Szybko, 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 żeby nas nie pizgnął tym kamlotem, bo będzie ciężko. Coś we mnie jeszcze strzela. Tam widzę rycerza mamy. Tutaj mamy zamknięte drzwi, do których chyba raczej... Przejdę albo nie przejdę? A, tutaj mamy windę na dół. Tutaj mamy windę na dolne poziomy. Zaraz zobaczę, co tam znajdziemy. Kurde, pewno przejść, nie wiadomo, w którym kierunku najpierw się udać. Cholerka jasna. O, już coś we mnie napierdala, za przeproszeniem. Ale jest niewygodnie na tym padzie, powiem wam szczerze. Masakra. Dobra, na szczęście nie jest to jakiś wymagający przeciwnik, całe szczęście. Człowieczeństwo. A, tu już mamy walkę z bossem, tak? Tu już mamy tego kamiennego, tego żelaznego golema. Lol, to było naprawdę blisko. Myślę, że on gdzieś dalej jest. Czy ja chcę z nim walczyć? Spróbuję. Wiem, że to może być... Trochę... Samobójstwo, ale... Ale spróbuję. Ten jak poleciał. A jo, bo tu jeszcze jest... Czekajcie, ale to zważywiłem. Ja najpierw muszę zabić tego kamiennego golema. Znaczy golema, tego golema, który napieprza kamieniami. Rany. No tak. Póki co nie mam, nie ma sensu z nim walczyć, bo nie mamy szans, dlatego że jeszcze napieprza w nas ten cały golem. Dobra. Tego musimy najpierw zabić, delikwenta, który jest przed nami. Także postaram się do niego dojść. Nie wiem, w którym nawet kierunku powinienem iść, ale cholera jasna wie. Może kurde będę miał jakieś super szczęście i na niego jakoś natrafię jakimś magicznym cudem.
Tylko 3000 dusz poszło się walić niestety. No ale trudno. Czy ja tam przeskoczę? Spróbowałbym, wiecie? O cholera! Dobra, spróbuję. I kopsa w przepaść! Cholera, co?! Ja pierdolę. Czy tych golemów jest więcej? Czy tych golemów jest więcej? W ogóle... O co tutaj chodzi? Bo ten kurde golem, którego mieliśmy na oku, on na pewno nie miał kamuloka w ręce. Ktoś musiał nas pizgnąć innego chyba. Chyba sobie tam nie przejdę póki co. A gdy tam się sturlał? Nie, pewnie spadł na dół. To jest oczywista oczywistość. Dobra, bierzemy nasze zero dusz. Ale bogactwo. Tam rycerza, czekajcie, chyba do tego golema szło się jakoś tutaj, wydaje mi się. No, come on. Leszczyku. Nie, nie leczymy się. Dziękuję. Ślepy zaułek na wprost. Naprawdę? To nie jest iluzoryczna ściana? Że to było kurde oczywiste, że to jest o iluzoryczna ściana. Albo i nie? Jakie kurde w ogóle... Ah, za kurde bait. Gdzie on tam rzuca tym kamieniem? On już nim rzucił czy nie? Lol. Nawet nie wiem. Przynajmniej wiemy, że z żelaznym golemem na razie walczyć nie chcemy do momentu, aż nie zabijemy tego golema. Tego golema, który rzuca w nas... Cyklopa golema, nie wiem jak go nazwać. Który rzuca w nas tymi kamieniami. Oj, 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 oj. Dobra, padł na hita. Więc tak, możemy przejść albo sobie tutaj, na wprost, gdzieś. Możemy pójść sobie jeszcze tutaj na górę, gdzie nas to zaprowadzi, nie wiem, szczerze mówiąc. A, tutaj już mamy tego golema, tak. Czego jakoś zabiję? Ała. To było dosyć bolesne, ale też mu to dosyć dużo obrażeń zadałem, szczerze mówiąc. Dobra, tam ogarnij, gościu. Co jest? Poddał się czy co? O co chodzi? O, i nie żyje. Zabiłem go. A dlaczego on się tak położył? Nie wiem, nie, o co chodziło? Czemu mnie nie atakował? 3000 dusz za niego dostałem. Grudka tytanitu, fajnie. I czy jest jeszcze jakiś golem? Inny? Chyba nie, nie? To był tylko ten jeden. Bo tamten raczej nie będzie nam przeszkadzał, kiedy będziemy walczyć z tym... z tym golemem. Mhm. Tam mamy drugiego, ale... Aha! To jest ten cwaniak, który uaktywnia pułapki! Dobra. To są te kurde... Wow. Słaby punkt, przewrót. A, tu chodzi o te kamienie. Dobra, coś tu jeszcze mamy? Chyba nie, więc co? Możemy chyba spróbować walki z tym golemem.
Nie wiem, czy ja sobie z nim poradzę, to jest dobre pytanie teraz. Wiecie co, zanim jednak zacznę z nim walczyć, to sprawdzę, co się znajduje tutaj jeszcze. Dobra. Ale tutaj właściwie niczego nie ma. Dobra. Czyli chyba jedynym wyjściem jest... wejście jest albo po stronie golema, na wprost, albo jeszcze mieliśmy windę na dół. Dobra, spróbuję. Mam nadzieję, że kurde... nie będzie nic mnie tutaj atakować. Chodź, koleżko. Trochę się boję walczyć z nim. Kurde, wydaje się będzie dosyć prosty do pokonania, powiem wam szczerze. Po prostu najlepiej trzymać się jego tyłów i tyle. Widzicie? On nam z tyłu nic nie może zrobić. Dobra, odwrót. Oj, spadłem na dół, kurde! Kurna, no nie wierzę, zleciałem na dół, jak taki leszczyk. Ale kurde, on jest prosty do pokonania, szczerze mówiąc, naprawdę. Ale wiecie co zrobię? Skorzystam z człowieczeństwa i żeby go pokonać jeszcze szybciej, przyzwę sobie do pomocy żołnierza i tyle. Odwróć pustkę. Dobra, chyba to chcemy zrobić, nie? Odzyskamy człowieczeństwo, tak jest. Dobra, wejdź. I teraz spróbujemy dojść do tego bossa. Tam sobie przyzwiemy kogoś do pomocy, żeby było po prostu szybciej. Ale kurde, myślę, że gdybym spróbował jeszcze raz, to nie miałbym z nim jakichś tam wielkich problemów, tylko... O, tu jeszcze ten golem, dobra. Kurde, przez cały czas myślałem, że ten golem mnie atakuje, nie? Że rzuca we mnie tymi kulami. A to był ktoś inny, znacznie. Dobra. O, już we mnie napierdziela tamten, kurde, łucznik. Żeby tylko nie spać i tego człowieczeństwa nie stracić, bo będzie, kurde, lipa trochę. O, widzicie, tutaj mamy te przejście, o którym mówiłem, tylko nie wiem, do czego nas to zaprowadzi. Do jakiej lokacji, szczerze mówiąc. Dobra, powolutku, żeby nie spaść. Okej. Powiem, że bardzo jest to niewygodne na padzie akurat, no ale... Dobra, tutaj mogę sobie przyzwać, jak widzicie, wojownika... Do którego my chcemy? Dobre pytanie. Czy to jest to samo, czy nie? Azuremir. Przyzwę sobie Azumirema, czy cholera jak się nazywa. Próbujemy z nim pokonać. Wezwanie nie powiodło się. Dlaczego? Dlaczego wezwanie się nie powiodło? Może tego kolegę przyzwę? Czy też nie da rady? Chyba nie da rady. Lol. Nie mogę przyzwać upiora, dlaczego? O jest, udało się. Udało się go przyzwać. Dobra, super. To co, idziemy walczyć, nie? Kolego, chodź.
Come on. Trochę się boję, powiem wam szczerze. No jak widzicie, jest dużo łatwiej, tylko żeby kurwa nie spaść, naprawdę. Trzeba naprawdę uważać tylko na to, żeby nie spaść. I tyle. Kurde, nie wierzę! Spadłem, a prawie połowę HP już miał ten golem. No nie wierzę w tą grę i w tą pierdoloną mapę. O rany, zaraz się kurde wkurzę. Spróbuję jeszcze raz, bo naprawdę... Okej, witajcie, jak widzicie, jestem w trakcie walki z tym golemem. Mam nadzieję, że nam to wyjdzie, że go pokonam. Teraz postaram się go zaatakować, zabić za pomocą włóczni. Tylko naprawdę, trzeba uważać na to, żeby nie spaść na dół, nie? Najlepiej trzymać się jego, jak widzicie, jego... Auć, to bolało, to bolało, to bolało, to bolało, to bolało, to bolało. Dobra, wiecie co? Uleczę się troszkę, wiecie? Uleczę się najlepiej, dobra. No come on, już mu trochę hapsów zabrałem, jak widzicie. Ajdź. Najbardziej boję się tego, że spadnę, nie? I to jest ten właśnie problem. Połowę HP mu prawie zabraliśmy. Ała, to bolało. To bolało. Dobra, uleczę się szybko. Najlepiej się trzymać, jak widzicie, jego blisko niego po prostu, nie? Najlepszy sposób. Teraz on zrobi ten swój atak toporem, tak jest. Pyk. Łatwo można go właśnie wyczytać, jak widzicie. Dobra, ponad połowę HP nie ma. Żeby teraz jakieś głupoty nie zrobić. No, come on. Pięknie. Próbowałem je złapać. I znowu to samo. A nie, dobra, to jest co innego. Totalnie co innego. Kurwa, jeszcze myślałem, że mnie złapie. Tak jest! Gień! Jeszcze jeden hit! Jeszcze jeden! Jest! Mamy go! Udało się, pięknie. Za drugim razem udało się go pokonać, także naprawdę... Za drugim, trzecim, za drugim chyba. Także naprawdę bardzo fajnie, niepotrzebnie jeszcze piłem miksturę. Rdzeń żelaznego golema, człowieczeństwo i... A! Dobra. Tutaj możemy się udać do Anorlono. Niepotrzebnie to klikałem właściwie, wiecie? Czyli do kolejnej lokacji. No nic, niepotrzebnie to klikałem, dlatego że miałem jeszcze kilka rzeczy tutaj do zrobienia, no ale trudno. Będziemy mogli potem mieć możliwość teleportowania się, także spoko. I to jest to właśnie, Anorlono, czy tam Anorlondo, nie pamiętam dokładnie jak się nazywała ta lokacja. Naprawdę bardzo pięknie. No i tak oto właśnie jesteśmy tutaj. Pyk. Świetnie. Aha, dostaliśmy jeszcze 40 tysięcy dusz. Tylko żeby tego jeszcze nie sfajczyć jakoś, dlatego że...
A gdybym zrobił powrót do ogniska, co by się stało? Kość wiodącą do domu? To jest dobre pytanie. Czekajcie, spróbuję tak się pobawić w to. Kość wiodąca do domu, ja bym chciał z niej skorzystać. Kość wiodąca do domu, dobra. Pyk, pyk, pyk. Czy to mnie cofnie właśnie? Tak jest! Dobra, także nic straconego, ludziska. Teraz tak, ja bym chciał sobie na pewno rozdać troszeczkę poziomu, nowy poziom jak najbardziej. Zwinność, damy sobie wytrzymałość, witalność i wezmę sobie jedną duszę, otworzę. To nie potrzebujemy, tego nie potrzebujemy, tego nie potrzebujemy. Otworzę sobie jedną duszę i rozdam sobie jeszcze jeden punkcik w coś. Tak. Czy mi starczy? Nowy poziom. Kurde, jeszcze trochę mi brakuje, ja pierdzielę, wiecie co? Zabiłbym kogoś, ale... Dobra, YOLO. Otworzę jeszcze jedną. Chociaż nie, bo to jest za dużo dusz dostaniemy, chyba z 5000, także... Wiecie co, zabiję jakiegoś mobka i wrócę za chwilkę i rozdam poziom. Albo po prostu spotkamy się przy kolejnej lokacji już, także zaraz wracam. Wiecie co, przeskoczyłem sobie jeszcze tutaj na drugą stronę, ponieważ ciekawi mnie, co się właśnie tutaj znajduje. A widzę, mam jakiegoś NPC-ta i schody na dół. A to ciekawe. Ty za gość w ogóle. Kup przedmiot. Co ty w ogóle ciekawego masz? Odłamek tytanitu. Duży odłamek tytanitu można od niego kupić. Odłamek zielonego wzmocnienia, magiczna, boska, ognista broń. Co ty jeszcze właściwie miałeś? Pawęż? Z pancerza nic ciekawego. To mnie w ogóle nic nie interesuje. Zwiększałby przeciw błyskawicom, że go przeciw magii. Właściwie niczego ciekawego ten gościu nie ma. Najchętniej bym go nawet zabił, ale chyba nie mogę nawet. Ale jeszcze mamy schody na dół. Jeszcze mamy zejście na dół. Kurde, widzę, że wysoka ta wieża jest. Aha, rozdałem sobie punkt wzmocnienia, tak swoją drogą. Co my tutaj mamy? Jakąś znaćkę, uważaj na urwisko. Urwisko w sensie? Dobra. Coś tutaj leży. Klucz do klatki. Ale do jakiej klatki? To jest dobre pytanie. Czy to nie chodzi o tą klatkę, dzięki której możemy, z której możemy korzystać jako winda? Zaraz to zobaczymy. Dojdziemy tam za chwilkę i sprawdzimy, czy to nie chodzi oby faktycznie o to. Bo jeżeli tak, to będziemy mogli już szybciej przedostać się do kowala, na przykład do kowala naszego kochanego i ulepszyć sobie już broń. Na plus 10. Być może będziemy mogli dodać coś sobie, na przykład ulepszeń od błyskawicy albo od ognia. O kurwa, spadłem na dół. Ale żyję! Słuchajcie, nic się nie stało. Także spoko. Spodziewałem się, że umra, to jest taka niespodzianka. Także spoko. Słuchajcie, zobaczymy, czy ten klucz czasami nie jest do tej klatki, o której myślałem. Zanim pójdziemy do Anor Londo, to jeszcze będę chciał odwiedzić na pewno w Blighttown. Zapomniałem o pewnej lokacji, w której to mamy pewną hydrę, pewnego mini bossa, którego tak czy siak będę chciał zabić. No jeszcze będzie powrót do początkowej lokacji. Naprawdę tych rzeczy jeszcze mamy sporo do wykonania, nim wrócimy do Anor Londo, także no problemo. Dobra, spróbujemy. No? Tak, klucz do klatki, faktycznie, tak to działa. Dobra. I lecimy na dół. Pięknie, dobra, wiem o co chodzi. Tylko gdzie ja kurde teraz jestem? Dobre pytanie. Ała.
Dobra, gin. My musimy iść tak, tutaj. Dobra, już wiem, gdzie jestem, ludziska. Tak, jesteśmy blisko tego kowala, jesteśmy blisko... Blisko przejścia do... blisko tego lasu całego. Także tylko się wrócę i... ulepszę sobie Uchigatane. Tak, dokładnie tak. Ja sobie tylko wrócę i ulepszę sobie Uchigatane na plus... na plus 10. Przy okazji... nie wiem, czy będę mógł ulepszyć właściwie jeszcze broni do ulepszeń od błyskawic. Zaraz zobaczymy. Kurde, gonią mnie te dwa. Czy będę mógł zapisać grę? Mogę. Dobra. No i teraz dobre pytanie. Czy będę mógł to ulepszyć? Czy będę? Mam nadzieję, że tak. Dlatego, że już będę mógł władać w błyskawicą. Chociaż kurde, wątpię, że teraz będę mógł tego dokonać. Na pewno ulepszenie broni na plus 10 będziemy mogli. Uchigatana plus 10, tak. Dobra. I oczywiście możemy ulepszać dalej, nie? Regularnie na plus 15 nawet, tylko że... modyfikacja wyposażenia. Kurde, nie mogę jeszcze. Niestety nie da rady. A szkoda. Ach, powiem szczerze, że teraz nie wiem, czy gdzieś, czy mam iść do Blighttown, czy do Anor Londo, bo ponieważ później będziemy mieli i tak możliwość teleportowania się. Więc będę musiał teraz pomyśleć o tym, co ja chcę zrobić, wiecie?